Nazywam się Aleksander Ostacz, jestem dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Nie ukrywam, że chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Tomasza Tombarskiego, starostę Kołobrzeskiego oraz doktora Pawła Skubisza, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobry państwo. I nie ukrywam, że jakby okazją jest to, żebyśmy tutaj państwu pokazali ten obiekt, gdzie myślimy o tym, żeby trafiły wszystkie te demontowane w Polsce pamiątki po byłej epoce, tak? Jest to możliwe dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. I może na tym etapie oddam głos panu dyrektorowi, który więcej na ten temat powie państwu. Szanowni państwo, nie ukrywam, że chcielibyśmy w tych obiektach po byłym magazynie armii sowieckiej, w którym przetrzymywane były głowice jądrowe, chcielibyśmy państwu pokazać kilka różnych elementów dotyczących historii Polski. Po pierwsze, chcielibyśmy mówić o samym tym obiekcie w Podborsku w trochę szerszym kontekście, mówić o relacjach polsko-sowieckich w XX wieku, o bardzo trudnych relacjach, począwszy od wojny polsko-sowieckiej lat 1921, później inwazji sowieckiej 17 września 1939 roku, zbrodni katyńskiej, o późniejszej okupacji Polski przez wojska sowieckie, które wkraczają tutaj w roku 1944 na teren rdzennie Polski. I nie ukrywam, że chcielibyśmy też pokazać tą jakby rzeczywistość, że tak naprawdę Polska była takim terenem zewnętrznym Imperium Sowieckiego, na którym były lokowane obiekty, na które Polacy nie wyrażali zgody, nie chcieli tutaj broni atomowej, a mimo to nikt ich o to nie pytał i budował tutaj schrony atomowe przeznaczone po to, żeby przetrzymywać tą broń atomową do konfrontacji z Zachodem. To jest jakby jeden element. Drugi, chcielibyśmy pokazać w tym miejscu wybrane elementy, pomniki utrwalające armię sowiecką, a także rodzimych utrwalaczy władzy komunistycznej. Chcielibyśmy pokazać to w kontekście tego, że na te pomniki, podobnie jak na tą broń atomową, Polacy też wielokrotnie się nie godzili. Było tak bardzo często, szczególnie w tym pierwszym okresie, że decyzje o budowie pomników na terenie Polski podejmowali lokalni komendanci armii sowieckiej. To oni jakby podpowiadali rodzimym władzom komunistycznym, że dane obiekty należy budować na terenie polskich miast i miasteczek. Wielokrotnie Polacy z tym się nie godzili, rozbijali te pomniki, często przy użyciu środków pirotechnicznych, szczególnie w tym okresie pierwszym, lat 40., gdy istniało podziemie niepodległościowe, ale i później kontestowano ich obecność w przestrzeni publicznej, oblewano farbą, urządzano akcje happeningowe, ulotkowe, oblewano benzyną, podpalano. Chcemy też mówić o tych ludziach, którzy w tym procesie walki z tymi sowieckimi upamiętnieniami walczyli. Chcemy pokazywać to przez indywidualne losy często młodych ludzi, którzy zapłacili bardzo poważną cenę za swoją antysowiecką postawę. Takim przykładem takiej osoby, której chcielibyśmy mówić w tym miejscu, jest Emil Warchański, młody człowiek niepełnoletni, który w 1982 roku w lutym wraz z kolegami w Warszawie na Placu Konstytucji oblał farbą biało-czerwoną oraz benzyną i podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Kata różnych narodów słowiańskich w byłym Związku Sowieckim. Szefa, pierwszego historycznego szefa bezpieki sowieckiej, a który w czerwcu 1982 roku, kilkanaście tygodni po tym zdarzeniu, został wyłowiony z Wisły martwy. Chłopak, który bał się w ogóle wody, miał wodowstręt zadziwiające i niektóre fakty z toczącego się później śledztwa wskazują, że w tej śmierci mogli mu pomóc funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Więc chcemy mówić o takich wypadkach, o takich historiach, pokazując właśnie na przykładzie przywiezionych tutaj do Podborska pomników. Aby tak się mogło stać, przed nami jeszcze jest proces prawny, proces legislacyjny. Tereny same pod bunkry i same obiekty są własnością powiatu i są przekazane w trwały zarząd do Muzeum
Oręża Polskiego w Kobrzegu, tutaj mamy swój oddział. Natomiast tereny wokół, które nam są niezbędne do realizacji tego planu, są jeszcze terenami dzierżawionymi od Lasów Państwowych. Ale byśmy mogli rozpocząć tego typu proces, potrzeba jest kwestia odlesienia. Stąd dzisiaj też wizyta pana dyrektora regionalnego. Będziemy na temat rozmawiali i te prace już się rozpoczęły. I później jeszcze jest kwestia dotycząca procesu urbanistycznego. Tak? Musimy tutaj dokonać zmiany w planie zagospodarowania. Do tej pory jest to właściwie pusta plama na mapie. Tak, abyśmy mogli tutaj stworzyć obiekt godny, powiedzmy, czasów współczesnych z zapleczem, z toaletami, z salą konferencyjną, z kasami, żeby to mogło normalnie funkcjonować. I tutaj generalnie zależy nam bardzo na współpracy pracy z gminą Tychowo, gdyż jesteśmy właśnie na jej terenie. Planujemy te działania zakończyć w połowie przyszłego roku. Proces urbanistyczny ma swoje wymagania, ma swoje terminy, w związku z czym troszeczkę to będzie trwało. Natomiast to jakby nie przeszkadza, żeby mniejsze elementy, które już będą pozyskiwane z Polski, bo mówimy tutaj o obszarze całej Polski mają te elementy tych pomników, obelisków do nas przyjechać. Nas też nie ukrywam, szczególnie interesują pomniki, które stanowią wartość historyczną w postaci dawnego czołgu, armaty. Często Rosjanie właśnie w ten sposób uwiętniali swoje miejsca. Te elementy będziemy eksponowali na naszej stałej wystawie w Kołobrzegu. Natomiast te mniejsze elementy w tym drugim obiekcie bliźniaczym, oprócz tego, którego się tutaj znajdujemy, będziemy starali się eksponować tutaj współpracy oczywiście z IPN-em oddział szczeciński. I tak jak powiedziałem, gdy te prace dobiegną końca, to rozpoczniemy również proces inwestycyjny w zakresie realizacji tego projektu zewnętrznego, czyli tego całego otoczenia, tej infrastruktury towarzyszącej.